Cześć, z tej strony Michał i dzisiaj ze mną Mikuś. Dzień dobry. Dobry, dzisiaj jesteśmy w kombajnach i zaczynamy żniwa. Jać Henryk, bo terminy guzią. Żniwa rzepaczane. Właśnie zaczynamy i lecimy sobie. Ja sobie lecę dzisiaj naszym New Hollandem TX-em 34. A ja klasem dominatorem 118 SL. Tak, 34, aby się upewniałem jeszcze. No i Miki tam se dominatorem kosi, bo w zeszłym roku forsheetem kosił, to teraz mu dałem na klasa trochę wsiąść. No i co, kosimy rzepak oczywiście. Nie, New Hollandę mówię, a New Holland będzie teraz mój. Okej, tutaj ja nie będę ten po łuku, tylko sobie ładnie zajadę. Dobra, elegancko. O, pięknie po prostu. Jak widzicie, pompa tu w New Hollandzie daje radę, na pełnej tam czaska tym headerem. No i lecimy sobie dzisiaj z kolejnymi właśnie żniwami na tej dolnośląskiej. Tym razem właśnie już trochę większymi sprzętami. Ale się obkosimy na pewno. Z kabiny sobie. Nie wiem jak ty, ja mam już 40%. Na 50%. No, rzepak sypie, jak widzicie, o, dojechaliśmy od naszego nowego gospodarstwa do naszego starego aż. No, 80 tam stoi na pełnej z gruberkiem, znaczy z gruberkiem obok gruberka. Tak powiem, bo taki gruberek to tylko złożony może by pod nią poszedł. No i ten. No nawet nie wiem, czy by złożony poszedł. O, tu jak widzicie nasza stodoła, tu od tyłu to tak chyba jeszcze jej nie widzieliście, można powiedzieć. I tych budynków, bo tu chyba nie było. Ej, tak sobie myślę, nie, że ten, jak będziemy remontować ten, to stary, to będziemy telewizję murowywać, nie? Nie wiem. Bo ja nie pamiętam, żebyśmy kiedyś tymi drzwiami coś wozili. Ale tam póki się trzymią, mogą być. No ale wiesz, zamurujesz i będziesz mógł nałożyć spokojnie, nie? A tak to tak. Łytam. Dobra, już pełny prawie jestem. A ja jeszcze. Dobra, o kurde. Rura mi się rozkłada, bo... Tak. Dobra, to mów, że będzie mnie przyhaczył tylko. Aby sobie jeszcze... O, jedź. Dobra. G i V, dobra. A, to zdjęcie pierdzielę, fajne. Dobra. I lecimy sobie na pełnej właśnie do... Przez rzepak. O, jest 16. Koszybę zamknięłem, bo się będzie kurzyć i się... Nam na kurzy jeszcze, dobra, odpalona. Trochę mało paliwka, ale to tam. To no, powinno starczyć na pojeżdżanie po polu. Aż tak dużo właśnie ta szesnasteczka nam nie pali. Trochę dźwięki z gry dałem głośniej, bo jak właśnie jak patrzyłem na tym ostatnim odcinku z warmińsko-mazurskiego, to tak troszkę słabo było słychać. A tak to głośniej, to myślę, że lepiej. I ja trochę lepiej słyszę też w sumie. No tak, no. Tylko żeby się nie da na tym odcinku, nie? No, he? No, żeby się nie da na tym odcinku. Dobra. No ogólnie ludzie już dzisiaj mamy środę. Środa, środa. Środa, dzień loda. No dokładnie. Ale to nie tylko to, bo to jest środa już jedna z ostatnich przed zakończeniem roku szkolnego. Już przedostatnia. No, przedostatnia. Przedostatnia przed zakończeniem roku szkolnego, więc najlepsza środa. Pasuje, w końcu wyjdę z tej... szkoły. Jedna z najlepszych wśród w Wielkopolsce. No tak, a nie? Nie, bo tam gdzie i samo jest lepsza. A ty mi jeszcze... Boże, czekaj, bo nie to klikłem. A ty mi powiedz, ty cały przyczep zrobiłeś? Nie. To ja tam się wbiję, gdzie ty jechałeś, a ty to się wbijesz, gdzie tu jechałeś, ty bo ja, a nie, ja się nie przycisnę, to nie. To musisz jechać do przodu, nawrócić i tam. Albo czekaj, no, kołami. O, nie w te. Boże, na takie... O kurdy. Zamknij tą rurę, ej, majster. No składa się. Dobra, czekaj. Daj mi tu pierwszemu pojechać. Tak to. I polecimy sobie na pełni. No widzicie, że rzepak ładnie obrodził w tym roku. Bardzo ładnie nawet, można powiedzieć. Zobaczymy, ile nasypie. Tak ostatecznie. No wjeżdżaj tam. No wjeżdżam. Pomału. 1.8 TDI na legalu czy jakoś tak? Kurde, no. Czekaj, ZW. ZW, znowu. No, Miki dzisiaj tak lata na te ZW to chwilę. I no, trzeba za PPP. No, jeszcze tutaj tak późną wiosną był siany jęczmień. Jak widzicie, my już kosimy rzepak, a on jeszcze
Tak jest, dopiero w fazie wykłaszania się, więc trochę taki opóźniony będzie. No, na sierpień powinien być, myślę. Co? No mówię, że ten jęczmień powinien na sierpień być. O, tam jakoś. No, jakoś będzie. Uj, sorry, że nie wymutowałem się. No, na zdrowie mi jakoś. Dominiki chory tamten. Czy O, no, trochę dzisiaj przed. dajcie spokój na zakończenie roku być chorym, nie? To po prostu jest. Szkolnego. Bo na Dobra. zakończenie roku kalendarzowego dużo osób jest chorych. No, Właśnie po. a ja akurat nie byłem na zakończenie roku. A ten, no. Jedź prosto, tej, majster. Nie. To ja pojadę prosto. Bo, a nie, w sumie mogę jechać, bo, ale i tak się nie przetnę. Jak się nie przetniesz? No, mam 76%, więc A jaki ty powątpiewam. masz duży ten zbiornik? 6 ton. No. Ogólnie ludzie nie tak ocen poprawiają teraz na koniec roku, nie, że chyba będzie świadectwo z paskiem, bardzo prawdopodobne. I No, na to. dupie. Kurde, zapomniałem. No, wbijcie 40 łapek, od razu dostaniecie nowy film. Tak Ho, to. dobra, no. Tak powiem, bo zapomniałem. Limit 40 łapek. Nie, bo zapomniałem, wiesz? No, niestety, Boże, header. ten header tam odpina. No, no co robisz? No właśnie, prawie bym ci u. Znaczy, u. Kabinę bym ci prawie urwał przez przypadek. Dojedziesz? A te motowidła to trochę No wyżej pewnie, daj. że tak. Te motowidła trochę wyżej daj i możesz jechać. No, jak widzicie, tutaj mamy już drugi zestaw uszykowany, jeszcze trzeci jest. Ale to potem. Ej, ja może tu się przetnę, ej, majster. Czekaj, bo nie mogę ujechać. Tu i tam nie pojedziesz koło. Ja tu 12 szykuję. Dobrze. Dobra, czekaj, to ja sobie. Albo czekaj. Rusz. Rusz, rusz, jedź, 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 jedź. Dobra. Ja sobie tam pojadę. A widzicie, 12 dzisiaj z mniejszym zestawem, bo 16 pozapinane pod największe przyczepy. A 12 sobie, można powiedzieć, odpoczywa pod taką malutką, czy malutką, pod No malutki. kurde, ale żeś do dupy mi tu wjechał, ty. Weź mi tak nie rób. Pod malutkimi przyczepkami. Ej, ale o chuj. O, dobra, no tą pierwszą nie mogę wysypać, nie wiem czemu. Zaraz kontrol i zrobimy aby. I zaraz się wytestuję tutaj tą opcję. Dobra, wyżej się nie podniesie, więc A ja zobaczymy. na to nie mogę sypać. O, Możesz, nie sypię. możesz. No teraz musisz poczekać, a ja się wysypię. Po co? A jak wyjedziesz? No ja sobie pojadę ten. Wrócę tam do 16 i tam sobie będę kosił. Chyba, że tak. Albo ten cypel tu wytniemy, ten po mojej prawicy. No, w sumie. No, jak widzicie, żniwa w takim PGR-u. A, bo dobra, to ci zostawię, to wytniesz. To sobie wytniesz. Dobra, i tutaj jeszcze poprzeczę jednodotne i potem jedziemy ten cypelek ciąć. Albo Tak. dawaj tu dookoła, jedź prosto i potem, no to się na końcu tamto się wytnie. Tak, szkoda, że ja jadę po zewnętrznej, bo zawsze po zewnętrznej jest trochę więcej. Zawsze jest trochę większy obszar do skoszenia, można powiedzieć. A Miki ma większy zbiornik, to bardziej by pasowało, jakby on jechał po zewnętrznej, no ale już. No, jak już tak jadę, to tak trzeba jechać i tyle, No. nie? Ty, 16:20, to tak myślę, że. No, dzisiaj mamy. Ja to już mówiłem, dobra, never mind. Ale może muszę dograć to z tymi 40 łapkami, bo tak muszę was trochę zmotywować, ludzie, bo widzę, że wyświetlenia w miarę są, znaczy w miarę, no takie średnie bym powiedział, ale nie ma tych łapeczek, nie? Ja tam zawsze patrzę na łapki. A że patrzę ładny, dobra, dawka nawozu była dana, to urosną nam. Header podnieś, bo urwiesz jeszcze. Gdzie urwę? Ale nie no, TX ładnie się spisuje. Na kukurydzy już był testowany, więc Tak, tak. w miarę to jakoś idzie.
O, pełny jesteś? Nie, zdjęcie sobie chciałem zrobić. Tylko mi nie pykło trochę, ale dobra, jedziemy dalej. Ty, ja nie dojadę do końca. Co ty gadasz? No, do błota może dojadę. Ładnie, to jadę dalej. Szkoda, że jestem pełny, bo ten, tak to bym przez błoto jechał. A, tam jadę. Tam. Jeszcze się nie utopiłem tutaj, więc. Co mnie Żadnej też jeszcze nigdy. nie zabije, to mnie wzmocni. Jak to mówili. A, bo header tak się nisko tu opuszcza, że nawet nie było opcji, żeby się utopić. Dobra, wyjeżdżamy sobie. Ty idealnie jak obliczone. O kurwa, znowu header odpiąłem. Dobra, tym się zmienia. Dobra, wszystko wiemy. Ale ładniuśka. Ładnuśki zestaw. Funkielnówka przyczepa. Nieklepana. O, Malowana. funkielnówka, to ona kiedyś była. Kech było, jak to dzisiaj do babci powiedziałem. Babcia mówi, kiedyś na koniec roku nie było żadnych poprawek tamtego, nie? Ja mówię, babcia, kiedyś to było, nie? A babcia, no, kiedyś to było. Ojeja, ojeja. Ty, naprzód syp, bo kurde, ja tu na tył zasypałem, także nie wiem, czy to ruszy w ogóle. Ej, Ruszy tam. powietrza nie patrzyliśmy, ile w kołach jest. Trudno. Przecież przed odcinkiem wywoziłem jeszcze stary odcinek, ten stary rzepak. Ej, halo. Ale on suchy był, to wiesz. Kombajn rozłożyłem. No się złożyłem. Dobra. Oba. O, dobra, siódemką się przełączam, muszę zapamiętać. Ta, siódemką, no. Ja pojadę z powrotem, chyba, nie? Jak z powrotem? Jechać tam, gdzie ty. Nie, jedz ze mną, jedz ze mną. Ale nie no, ładniuśko się jakoś. Ja bym w realu zobaczył takie dwa kombajny, Boże, jaki piękny widok też, czy by było zobaczyć dwa kombajny na jednym polu, jeszcze takie ładne, nie? Znaczy ładne, no ten New Holland w miarę jest, tylko trochę taki matowy zbytnio. Tak to model ładny. Dobry jest taki komen, bo się nie świeci jak psu jaja. No, ale wiesz, co bym jeszcze poprawił, to, że header tak się szybko opuszcza i tekstury, znaczy bym poprawił tekstury albo na kombajnie, albo na headerze, bo header trochę jest taki ten, Taki nowszy, nie? mniej matowy taki. No, No jakbym. nowszy jest header i tyle, no. No, na przykład taki właśnie autor mapy warmińsko-mazurskie dostał te X-a, a ja nie dostałem. I to nieładnie, tak. Bo jeżeli ta osoba, która dała mu te X-a, to pozdrawiam. Ciebie ostry. Tak. A ładnie, że tu koło supa w kosiu. Pięknie po prostu. Miód malina. Cudownie. Siódemką się przełącza. Otwieramy rurwę. Ja mam dopiero 50%. Ja mam 65, 66, No bo ty 70. jedziesz zawsze od zewnętrznej, dlatego. Dopiero to Miki mówiłem. No tak, ale no. Ty powtarzać musisz, nie? Muszę. Żeby ludzie pamiętali o tym. Tak. Już że tam nikt nie słucha, co my pieprzymy na tych odcinkach. Dobra. Dobra, Ciulia się też teraz wysypie. To weź na tą przednią się tam sypnij, bo i tak ja tą tylnią całą zasypię i tak. O, Brączek wydał film. Jaki? Czekaj, na razie powiem. Od zera. A. Ojeje. Ładno kurde, i co jest z tym przyczepą? Dobra, sypie się. Może ty się prędzej wysypiesz ode mnie, a później zacząłeś. Ty, my dopiero 14 minut mamy. No, a już kawał pola żeśmy obcięli. No. Teraz ostatni jest zbiornik Gamuce New Hollandem i potem się wsiądę na klasa. I będzie bardzo dobrze. No chuj chodzi, czemu się nie mogę tu wysypać? O, dobra, stój. No ale się nie wmieszczę na tą przyczepę na pewno. Ile miałeś tam? Cztery coś. To ja się nie mieszczę, to na mi zostanie w zbiorniku jeszcze. No może. To na 500 nawet. To weź tą żółtą szesnastkę tu ściągnij gdzieś tam. To potem.
Potem to ci nogi śmierdzą. No bo dobra, czekaj, użyłem ten. Gasimy sobie ją. Przyjąłem jego. A dobrze, że z wieczora kosimy, przynajmniej się ten rzepak aż tak nie wysypie. Dzisiaj tu jest mój potwór. Ważne, że ma w kombinie otwór. Ale tego mojego potwora trzeba zatankować. No, powietrza nawet nie podpinam, może ruszymy z przyczepą. Rano była ruszana, więc powinniśmy ruszyć. Dobra, zalejemy sobie. Do pełna, z tego jednego karnistra myślę, że starczy. Co tu O, na stoi? pewno do takiej szesnastki to. No. Co ma jeszcze zbiornik dodatkowy na dole? Tak. Nie wiem, czy dodatkowy, czy oryginalnie są. Oryginalny jest tam ten zbiornik. Aha, bo przy silniku jest też oryginalny, No, tam na silniku to jakby. nie? No, 500. To tanio. Bo zalałem 150 litrów równo. No to tanio. Chyba się nie wydałem dobrze. Pewnie, że nie. W realu ostatnio tak ładnie się przyczepu łamałem, że... Kiedy? No... W sobotę, jak nie widziałeś. Dobra. Teraz to musi przejść. Ale to długa maska, to wszystko takie wielkie. Dobra, ogień na tłoki, trochę mur przyrysany, ale to tam nic. Ale tam nasypane szczuble na tej drugiej przyczepce, ulala. Plandeka jest zdjęta? Nie. Trzeba zdjąć. Ja tam żadnego czuba na tej przyczepie nie widzę. No bo ty tam masz płasko. Jedyny czub to ty jesteś. Nie, czub to jest ktoś inny, ale nie będę tu mówił. Nie chodzi o ciebie. To? Nie, nic, nie chodzi o ciebie, powiedziałem. No to dobrze. Siódemka. Kurde, no trochę za szeroko to zostawiłeś i omijaka zrobiłem przez ciebie. No nie przeze mnie, przez ciebie, bo ty tak... Łe! Pełny jestem. Ale ty jesteś czub. O ty kurde. Jakby tej szesnastki nikt tam nikt nie ukradł z tym rzepakiem, bo kurde, 20 tysięcy do przodu by było lekko. O, nie lepiej. No właśnie, nie? Kluczyków nie wyjmowałem. Ale nie no, ten cypelek tu się obetnie w moment. Lepiej było tu dużym kombajnem ciąć, bo dużym kombajnem szerzej bierzesz, a tyle samo nawracanie, nie? A małym, No. a A ty małym... to teraz chyba powinieneś wymucić, nie? Co? Ty to wymucisz teraz? No nie no, podjedź mi tu i będziesz też kosił do mnie, nie? Cię tam pozabijamy, a zanim ja wysypię to. Coś to. Ja cię nie będę zabijał, chyba że ty się No zaszczepisz. O. czekałem, no. No, ale ten, jeszcze dzisiaj trzeba lecieć w Warmińsko-Mazurskie znowu nagrać, bo tak A chcę. tam mogę, bo tam mi się fajnie jakoś gra, nie wiem czemu. No, tam jest fajnie, ładna mapa. Niwa tam chyba będziemy robić, nie? Nie, wiosna jeszcze. Wiosna. Czekaj chwilę, ja sobie zdjęcie pierdolne, bo takie fajne. Dali, bo już mi się kończy ten. Czekaj, moment, bo sobie muszę zrobić parę. No kurde, ruszyłeś się i nie będzie już taki ładny. Ty czubie, ty jeden. Dobra. No ty mówisz, że ja to obetnę, a zaraz muszę się wysypać znowu. No to się cieszę, że się musi wysypać. Ja też, będzie dużo pieniędzy. Tak. Ale nie, ładnie, że pak sypie. W zeszłym roku tak kijowo te zboża jakoś sypała, a w tym roku, kurde. Sypią Bo w tym elegancko. roku to sami praktycznie wszystko sialiśmy, a jeszcze, a tak to przecież ten. No. Jeszcze dziada pradziada nam zostało, nie? No, jeszcze wtedy były kupione niektóre pola aż poobsiewane. No. Tak to forsztatem było koszone te nasze wszystkie. A tym forszni to tyś tak ciął jak umiał. O, dostaniemy Miki chyba nowszą wersję właśnie warmińsko-mazurskiego. Patrzę Messengera, bo mi tak telefon wibrował, że myślałem, że zaraz wyskoczy mi z biurka. Ale to by znowu będę powiedział nowe z pół godziny pewnie. Zresztą może sobie popędrało. Łe nie, czym ja pojadę? Chory jestem, nie będę jeździł nigdzie. To ty śmieszny jesteś, czy ja? No, poprawkę z nową oborą u mnie i w ogóle.
Nie, no to trzeba już zrobić. Trzeba pobrać i już. To jest praktycznie finalna wersja będzie, nie? Żyjesz? No, Tylko ty w tych telefonach siedzi. No żyję, no ale no co, muszę się wysypać, nie? No, ja też czekam. Oboje tam ktoś czaskał bramą. Ale ten się obudził, ty. Czekaj, składamy się na kwiaty. Ankieta na grupie klasowej, nie? A No. jak ja kupiłem kwiaty, nie, na Dzień Kobiet dla nauczycielek, to z klasowej mnie nie oddali do dzisiaj. I czekaj, jeszcze zaraz oznaczamy, że nie i tyle. Nie. Nie chuj, jestem wiceprzewodniczący, mój głos się liczy 10-krotnie, proszę spiąć. Anonimowa powinna być ta ankieta. Tam pierdolej. Dobra. To znowu jedziesz od wewnętrznej. Od zewnętrznej pojazd. Zewnętrznej, dupa. No. Dupa, 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 dupa. Tak. Ale będę wzdłużkę teraz jeździł, bo tamten ten cypelek to tam sobie wykosisz tam. Bo to masz taki duży header, że to na raz weźmiesz może. A miałem tam jechać, ja mówię nie, pojadę za tobą. A tu przy lesie zaraz będę teraz wykaszał, jak dojadę do końca to... Jedno, o kurwa, ten tam nawraca na pełnej. Kto nawraca? No ty tam przy supie. Nie. Ale ten jęczmień późny będzie w tym roku. Boże, wszyscy już będą orać na głęboko. Siać rzepaki, a my co? Będziemy kosić jęczmień. No to ten jęczmień weźmiemy na kiszonkę jakiemuś zbychowi, sprzedamy już. Nie, no to tam lekko. Jeszcze kukurydzę trzeba opryskać, nie? Dzisiaj no, to będziemy pryskać, no jak ty jedziesz? A, no tak. No tak! No tak. Też bym tak krzyknął, ale mnie gardło zaboli. No, no, na pewno pierdolenie już. Opewnie nie piszcie, że mu współczujecie w komentarzach, bo on tylko chce was wziąć na litość. A tak naprawdę to jest tfu tfu bebe. Dobra, będziesz coś chciał. Będziesz chciał nagrać. Będę chciał lody. Boże, Miki, ja ci potem opowiem, co się wczoraj działo. Bo ci nie mówiłem. Kiedy? No jak se kolację jadłem. Pewnie tam dziadek telewizor ten, tak? Nie dziadek telewizor, tam od ciebie ktoś przyjechał. Tak? No. Bo... A coś babcia mówiła mi potem po szkole, że do ciebie pojedzie z czymś. Z lodami. No i co, przyjechała? No byli. Znaczy były. Ojej. Mówię, tata, lody se zarobiłeś. A jadłem potem, bo kolację jem, nie? I akurat a jakie to były lody, bo nawet nie wiem. Takie tofi jakieś, takie tofi śmietanowe, takie te. Taka jakby trochę rolada, ale nie rolada. Takie coś, ale rolada, nie? Ta lodowa. A. Ty to ja se prosto pojadę, a ty ten cypel wykosisz tam, nie? No. Dobra. To kwit. Ale ten, teraz ja ten, szesnastką tą... z tą nową przyczepą tą pojadę wywieźć, a ta moja jeszcze nie jest pełna, więc a bo wiesz co, tam jadę, gdzie ty, ale to koś. Ale ja mam pełno już, to co mam zrobić. To ciul, to jedź pod tą szesnastkę pomarańczową. Dobra. A ty to wykosisz pewnie, nie? Nie no, teraz jak ten, teraz tu dojadę do końca i pojadę to wywieźć tamtą szesnastkę, tą 34. I ten, i no. Nie wiem, daleko do odwożenia nie mamy, bo rzepak tutaj zostaje, to co? No, ale patrz, ponad wszystkie zestawy pełne. Ja mówię, no po co tyle, nie? Tak, tak, tak mówiłem przecież. Mówiłeś. Że po co tyle? Na co tyle przyczep? Tylko to... ten, dwie pianki montażowe poszły. Boże. No forsznity zwłaszcza, bo ty się dziwisz, te forsznity to są takie szczelne na tym rzepok jak... No, podłoga cała tam jest tylko z pianki. Bo podłoga to jakby nie ta pianka, to rzepak by leciał. Jakby nie ta pianka, to... Ten, w opony padli. To ta tej podłogi... Wszystko jest pełne. Tak? No, a ja się nawet nie wysypałem. O mój Jezu. Tu tak samo jest pełne, to też pewnie. Wszędzie jest pełne. To ciul. To czekaj, ustaw się tu ze mną rurą, albo wiesz co, jedź koś, a ja
A ja jadę to, a ty pójdziesz po 80 z turem. Po co nam ta 80? No bo jak mamy tam sypenne stodołę, od razu trzy zestawy praktycznie, to wisz, to tak trochę średnio, nie? Dobra, to idę po tą 80. Czekaj, Kurde, była ja chcę różka. na lewo chcę sypać, dobra. Ogień po ściernisku, au. Ja też chcę polecę po siedzisku, nie będę drogą tam jeździł, przecież czorny taki jestem. Policja mnie zapyta, co pan robi, kominiarzem pan jest? No, żniwa na pełnej pole. Jo. A żeś tu koło słupa ciulowo obciął Niki. Trudno, nie będę się tyle razy jeździł, mam za duży header, żeby nim manewrować. Pod rurami se przejadę tam na pełnej. Tu 80 stoi. Ej, otworzy mi bramę przejazdową, nie? A co, nie jest otwarta? Nie. No na ulicę, żeby nam ktoś Aha. wjechał jeszcze, tu wyłodzie jakiś. Ej. Jebany. Dobra, idź otwórz tam. Jedź. No czekaj, no bo nie mogę. Bo No się. jedź, ja cię popcham. No nie, czekaj, no bo ja tu się muszę wyłamać ten. Tu w prawo się muszę wyłamać, wiesz? Dobra, ja cię wyłamię. Nie pchaj mnie, bo. No bo się nie złamie. Dobra, teraz to na pewno przejadę. O, i w palety tam sypię w pigiet. O Gdzie Boże! są te palety? Są nie tak stare. Ciekawe czy ten. Czy ona w ogóle tu na długość wejdzie? Weszła. Weszła. Cofnij trochę, cofnij. Jeszcze. Kipruj, ziul. Dobra. O, ej, za dużo. Widzę. Nie drży japy. Matko Bosko, wysypał. Ej, do przodu, bo to kolizji chyba nie ma. O kurde. No, Przestawili. nie ma to kolizji. Aha. Nasza 16 też. Patrz to. Co mi auto zrobiło. No wiem, wiesz. Ja nie mogę, ej. Żona. Weź no Masz. ten. Weź no tu mi zapnij. Ty Zapnij. sam se zapnisz tam. No nie, bo mi auto przestawi. No Gienek, kurde. Gdzie tam nie ma? Dobra, ciul, na drugą stronę sypiemy. No nie! Jedzie. Ja pierniczę. Józef, nie wierzę, co tu się dzieje. Ja nie Czekaj, wierzę samochód własnym znowu oczom. wypluje. Wiesz co, ja to sypnę na tył. Niech się dzieje wola Boża. Ty mi powiedz, jak się wykipruje. I Dobra, do tyłu trochę. już. Chryste, panie. Dobra, trochę decyzja taka hardkorowa, można powiedzieć, była. Ale ciul. No nie! No mówię, przestawiła jakieś kurwa gówno. Teraz wiesz, jak ja ostatnio miałem ciężko, jak wywoziłem. Dobra, nie pierdziel. Dobra, ten ludzie, tu już trochę dużo minut jest. Więc ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Właśnie te żniwże paczanych, trochę To fajnych. mi się na pewno spodoba. No i Ja trzymajcie na się pewno na zostawię kolejnych. łapkę w Cześć. górę.